Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na YouTubie są filmy, których nigdy nie chcielibyście obejrzeć, na przykład moje. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego mam te oto świetne rogi jelenia na łbie, to po to, żeby zidentyfikować się z poziomem żenady, który wystąpi w tym odcinku. Moi drodzy, cofniemy się dzisiaj w czasie, ale troszeczkę bardziej, mniej odległej przyszłości niż w poprzednim odcinku, którą możecie sobie zobaczyć tutaj. Był to przy okazji specjal na 1000 subów i ten film się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobał. Tak czy siak kontynuujemy serię, w których śmiejemy się ze mnie. Moi drodzy, cofniemy się w czasie do roku 2016, do wakacji, a dokładnie do końca wakacji, których już trochę bardziej ogarniałem. Jest to rok później, chyba rok później, od vloga, który oglądaliśmy tu, więc zacząłem bardziej ogarniać. Ale to nie znaczy, że ogarniam to jakkolwiek dobrze, więc zobaczymy, co wtedy mówiłem ciekawego. Będzie to vlog i uwaga, bo będę w tym vlogu poruszał bardzo ważny temat, mianowicie będę wyzywał hejterów. Będę wyzywał hejterów, będę przez 12 minut gadał o tym, o łapkach w dół i unsubach. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, powinniśmy sobie przetworzyć jedną ważną rzecz. Podczas nagrywania filmów jest coś takiego jak światło. Jest to dosyć istotna rzecz. Dobrze ustawione światło powoduje, że wygląda na przykład tak. A źle ustawione światło powoduje, że wygląda na przykład tak. Dokładnie tak, moi drodzy, żebyśmy się rozumieli, ja miałem w tym pokoju, którym nagrywałem ten oto film, o ten, miałem takie same zasoby oświetleniowe jak mam teraz. No to znaczy teraz mam softboxa, ale przez kolejne 3 lata nagrywałem tą samą jedyną lampką, więc generalnie problem jest z tym, że ja mogłem to dobrze ustawić, ale po co. Dobra, zobaczmy, co nasz Ozyman II wtedy jeszcze ma do powiedzenia w tym odcinku. Halo, dzień dobry, jestem La Bomba. To już byłem La Bombą w ogóle, ale leciałem na kadr jak pijany wujek. Halo, dzień dobry, jestem La Bomba. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ej, myślałem, że jeszcze byłem Ozymanem wtedy. Coś pamiętam, że jak założyłem pierwszy film z kamerą, no to potem powoli zacząłem z tego Ozymana rezygnować, bo zaczął mi się wydawać cringe'owy. Więc to już jestem La Bombą tutaj, to już takie niezłe czasy są. Wtedy chyba nawet jakiś fanbase, a nie 63 wyświetlenia. Wow, patrzcie, jak fajnie teraz się moja twarz świeci, nie? Nie świeci się fajnie, wyglądasz jak debil. Ale to nie przez światło. Dzień dobry, jest godzina w ogóle 19. minut 7, no, a dopiero wstałem, bolała mnie głowa, proszę spać, sobie teraz wstałem, czuję się o wiele lepiej. O, dokładnie tak, mój tryb życia został niezmieniony, dokładnie tak samo teraz postępuje. To była godzina 7 wieczorem, jakbyście pytali, to nie była 7 rano. Pamiętam, kiedy to nagrywałem, dokładnie tak było, wróciłem jak zwykle, zmęczony bardzo po tych 4 godzinach w szkole i poszedłem spać i się obudziłem. I bez kitu, pamiętam ten dzień tak swoją drogą. No, w ogóle bardzo fajny kadr, nie? W sensie jest trochę lepiej niż ostatnio. Już nie siedzę sobie pod ścianą jak na skazanie, już siedzę sobie na krześle, nawet tym, który jest tutaj w ogóle. Patrzcie, to jest dowód na to, że to sama osoba. Słuchawki są inne, okulary są inne, nawet nie mam włosów na tym filmie. Natomiast zobaczcie, krzesło pokazuje, że to jest ta sama osoba. Skupmy się na tym, co jest w kadrze. Mamy na przykład gołą pupkę Jezuska w tle. Świetny pomysł. Zielone tło jest słabe, co? Halo? Może teraz jest lepiej. Mam przy okazji kawkę, którą będę sobie popijał taką mrożoną, bo na gorąco mnie nie stać, nie chciałbym się jej robić. Więc mam sobie taką mrożoną, będę ją sobie popijał, mam nadzieję, że lokowanie produktu was nie zdenerwuje. Hej moi drodzy, a ja w tym czasie napiję się tej świetnej coli, ale dobra cola, ojej, a co tu ma? Jeszcze Pepsi, uhuhu. A słuchajcie, dzisiaj jest temat, który w sumie miałem kiedyś w planach zrobić, ale jakoś tak ucichło. Okej, generalnie mam nadzieję, że nikt się nie skapnie, że minęły 24 godziny i dopiero teraz nagrywam to dalej. Jest trochę inne światło, w ogóle wygląda trochę inaczej i zgubiłem moją czapkę z jeleniem. Nie wiem, gdzie ona jest, tak szczerze, ale oglądajmy dalej. A teraz jest idealna okazja, żeby z tego się pośmiać. Ta idealna okazja to jeden hejter, który napisał komentarz. Ogólnie nie wiem, czy to mówiłem 24 godziny temu, ale ten film, który tutaj oglądacie, pojawił się dlatego, że miałem jedynego hejtera na kanale, który miał multikonta i dawał mi łapki w dół. Tak swoją drogą, więc to jest powód, ta idealna okazja tego filmu. Oczywiście mowa tutaj jest o multikontach, o łapkach w dół, o unsub i łapka w dół i łapka w dół i z Adam. Wiecie jak wyglądała ta cenzura, którą robiłem kiedyś? Nie mówiłem przekleństwa na głos, tylko robiłem mniej więcej coś takiego. Aj! I to była ta super cenzura. Ja robiłem jakby automatycznie głosem cenzurę i dopiero potem jeszcze dodatkowo ją postawiałem w montażu, żeby lepiej to działało, bo nie wiedziałem jak się robi cenzurę. Taka, wiesz, że taka cenzurka teraz tutaj była, nie? Pewnie. Słuchajcie, sprawa jest o tyle śmieszna, że osoby, które takie coś robią, myślą, że twórca
będzie płakał po nocach z tą łapką w dół. To wy, Polacy, robicie takie rzeczy, że twórca potem płacze po nocach z łapką w dół. Wcale tak nie jest. W tym filmie wam wyjaśniam, że wcale nie płaczę po nocach, bo dostałem 16 łapek w dół i tylko jedną w górę, i to własną. Wcale mi nie jest z tego powodu źle i tylko o tym mówię przez 12 minut vloga. Przy okazji zobaczcie, że mam taką sobie dzisiaj grzywkę, która nawet trochę stoi. Znaczy ona stoi mniej więcej tak na baczność, tylko słuchawki ją teraz przyklepały. To były moje początki zabawy z włosami. Wcześniej miałem po prostu przylizanego placka na czole. Tutaj zacząłem się z tym bawić. No, coś zaczęło kwitnąć. Zacząłem zauważać, że może nie wyglądam zbyt atrakcyjnie. Pierwszy przykład, który sobie omówimy, to taki przykład, jak był w filmie pod... takim popularnym na moim kanale. Film bardzo popularny, 300 wyświetleń. To dziecko powiedziało, że łapka w dół i uncud. I to jest pierwszy typ, który jest moim zdaniem najśmieszniejszy, ponieważ dotyczy to osoby, która nie subskrybuje kanału, ale grozi uncubem i łapką w dół. I to jest najlepsze, co może być, ponieważ żeby dać tego unsuba, on musi dać suba. Rozumiecie, nie? Bo nie da się dać unsuba na kanale, którego się nie subuje. Nie rozumiem. Wyjaśnij mi to jeszcze raz. A żeby to zrobić, od razu podbija wyświetlenia właśnie tej drugiej osoby, czyli tak jakby jej pomaga. Jedna łapka w dół też jej pomaga, ponieważ minimalny rozgłos do góry. Ja się już dowiedziałem, jak to działa, nawet sobie troszeczkę poczytałem ze sprawdzonych źródeł. Nie sprawdziłem żadnego sprawdzonego źródła, w ogóle nawet nie wiem, czy taki istnieją, czy jest jakiś poradnik działania łapek w dół na YouTubie. To dalej jest jedna wielka niewiadoma, tak szczerze, to tylko wszyscy się domyślają, jak to działa. Dawanie łapek w dół nie daje ci rozgłosu, gościu, masz 65 wyświetleń. Więc jedyne, co ta osoba robi, to pomaga takiej drugiej osobie, więc to jest najgłupszy sposób. Najgłupszy sposób? Jak mi ktoś mówi, że da mi łapę w dół i unsuba. Ale głupi, głupek. I co, jeszcze napiszę komentarz pewnie, w którym mówi, że jestem idiotą. Ale mi te statystyki podbije tym komentarzem. W ogóle mnie to nie rusza. No ale teraz zaczynamy te trudniejsze sposoby, takie, które bardziej mogą zdenerwować twórcę filmików na YouTube. Teraz omówimy sobie te bardziej groźne przykłady, które mogą zdenerwować twórcę na YouTube, ale na szczęście mnie nie zdenerwowały. Czyli multikonta. I to jest coś ciekawego. Słuchajcie, żeby nie było, że jestem hipokrytą, trochę mi tak grzybka zaczyna opadać, zauważyłem. Żeby nie było, że jestem hipokrytą, ja sam mam 3 konta, jeżeli się nie mylę, to już tylko sprawdzę się pewnie. Dobra, nie działa mi internet, nieważne. Akurat to się nigdy nie zmieniło, to było 100% true, ja w ten dzień nie miałem internetu i w sumie dlatego ten film nagrywałem. To jest 100% true, zawsze jak kiedy nagrywam film, coś mi nie działa, to piękne, to się nigdy nie zmieni. Będę musiał chyba zrobić z tego, co widzę, bo tak jest teraz modnie. Przester. Oryginalny. Wyobraźcie sobie jedną możliwą twarz, która śni wam się po nocach jako koszmar. To będzie ta twarz. No nie powiem, no czasami jak jest jakiś film, który mnie wkurzy, który mnie zdenerwuje, bo na przykład, nie wiem, jakkolwiek mnie uraża moją osobę, na przykład ktoś wyzywa jakąś grupę społeczną, w której ja jestem. Prawdopodobnie ktoś, nie wiem, wyzywał grubasów na filmie czy coś, ja się wtedy zdenerwowałem. Ja się poczuję urażony, no to po prostu robię takie trzy multikonta, daję trzy łapki w dół. Wow, no i teraz jestem tym zwyrodnialcem, nie? Jak ja tak mogę robić? No ale słuchajcie, takie trzy łapki w dół, tak całkiem szczerze, też zbyt dużo nie robią. Może dla niektórych to jest dużo, dla jakichś tam kanałów, które sobie tam fitną, mają 5 wyświetleń na film. Nie, ja mam 20. Ale dla tak większych już tych youtuberów takie trzy łapki no nie zrobią nic, no nie udawajmy, tak? Dobrze, okej, okay, ale po co nam o tym mówisz? Jakby... ja zastanawiam się tak teraz całkiem szczerze, zastanawiam się nad merytoryką tego filmu, nad tematem jakby... Po cholerę ja o tym mówię, że jak ktoś ma 100 łapek w górę, to 3 łapki w dół mu nic nie zrobią, mimo że ja mu je daję, bo się bardzo zdenerwowałem i coś urażyło moją osobę. Nie wiem, co miało urazić moją osobę w internecie w tamtym wieku, ale dobra. Po co nagrywam ten film? Oprócz tego, że... nie wiem, miałem ból dupy czy coś i mówiłem, że go nie mam i nagrywałem 20 minut film. Po co? Ale ja na szczęście mam grono fanów na kanale. Grono fanów, ja potem wymieniam ksywami tych fanów. To są moje ziomo, które mnie nie lubiło. Z życia realnego, którzy po prostu dawali mi łapki w dół i się śmiali ze mnie. A wiecie, dlaczego się ze mnie śmiali? Bo byłem jełopem balonem i się bajtowałem na wszystko. Jak ktoś mi dał łapkę w dół i powiedział, że zaraz mi da drugą, to powiedziałem: nie, nie rób tego, a ty kurde śmieciu. Tak mu wtedy mówiłem. I to musiało być bardzo śmieszne z tamtej perspektywy, tak teraz mi się wydaje, jak się wszyscy śmiali ze mnie. Wiecie, to są po prostu podstawy życia w internecie, co nie? Jak coś was denerwuje i osoba widzi, że was to denerwuje, no to nie dajcie jej pokazać, że was to denerwuje. I nie, po prostu nie wchodźcie w interakcję z nią, to...
to przestanie, a inaczej będzie jeszcze bardziej to robić. Ja tego nigdy nie mogłem zrozumieć do jakiegoś 18 roku życia. Tych hejterów troszeczkę poznałem, więc na pewno to są oni. Ale dobra, La Bomba przed chwilą mówiła, że ciebie to nie rusza, no to czemu teraz tutaj płaczesz o tym? No ja nie płaczę, tylko chcę powiedzieć, że tak jest. To wy Polacy! To przez was to wszystko, ta cała tragedia! To, że ja płaczę, ja nie płaczę, ja tylko mówię jak jest! Nie wiem, czy wy też wyczuwacie, że ta osoba, którą właśnie oglądamy, w sensie ja z przeszłości, mówiła takie typowe, wiecie, takie typowe teksty z memów na osoby, które mają ból dupy. W sensie, jak są memy na przykład o matce, że ona tam mówi, że wiesz, że wyłącz ten komputer, zrób pauzę, wrzuć online, nie? To jest kategoria memów gościu z bólem tyłka, nie? To jest właśnie to, w stylu ja nie płaczę, ja mówię prawdę. Mnie to wcale nie uraża. To są takie typowe teksty. A słuchajcie, takie multikonta są dwie strony. Trzy strony medalu w sumie. Trzy strony medalu. Jest prawa strona, lewa strona i środkowa. Ale są trzy strony medalu. Jest, jak mi ta lampka świeci. To ją zgaś. Jest kompletnie niepotrzebna. Nie rób takich min. Taka rada. Słuchajcie, jak wiecie, na YouTubie jest pełno kanałów dzieci, którzy, tak jak już wspomniałem, w Minecrafcie, vlog o Minecrafcie, nagrywają sufitem i nic nie gadają. No tak, bo ty nagrywałeś o wiele lepszą jakość, co nie? Nie nagrywałeś sufitu, tylko swoją żółtą twarz. I takie filmiki najczęściej zbierają duży hejt. Osoba, która wchodzi na mój kanał, który nie jest zbyt rozwinięty, już powtórzę, że teraz fajny jest, tą osobą dosyć rozwiniętą, mój kanał troszeczkę rozwinięty nie jest. Jestem tak rozwiniętą osobą, że muszę na każdym kroku to podkreślać, jaki jestem rozwinięty. Raczej jestem rozciągnięty. A ma 178 subskrypcji w tym momencie. Jak osoba wchodzi na taki vlog i widzi 15 łapek w dół i 4 w górę, no to jej pierwsza myśl, mówię na swoim przykładzie, ja bym tak miał, nie? Pierwsza jej myśl, Boże Święty, co za debil tutaj nagrywa, pewnie wszyscy mu tak dają łapki w dół, bo nagrywa sufitem, a pierdzi do mikrofonu i pewnie ma 11 lat. No i w sumie się zgadza, więc o czym gadamy? No akurat co do wieku, jakby wiem, że oglądają mnie osoby w tym wieku, ja tak daję symbolicznie, wiecie o co chodzi, bo nie mówię o was, tylko większość osób w 11 roku życia to zazwyczaj nagrywa właśnie filmiki sufitem i nie potrafi się wysłowić na materiałach. Ja wiedziałem! Wiedziałem, że w którymś filmie powiedziałem ten fragment i akurat trafiliśmy na ten film, Boże, to jest najlepszy fragment, jakikolwiek kiedykolwiek oglądałem. Kochani, ja nie chcę wyzywać was, jak macie 11 lat. To nie dotyczy was, po prostu jesteście głupi, jak macie 11 lat, no wiecie, ale to tylko badania naukowe tak pokazują, że jesteście głupi, nie bierzcie tego do siebie. Kobiety? O kurde, nie no, ja w żadnym przypadku tutaj nie jestem szowinistą, nic z tym zrzeczy, po prostu badania pokazują. A dlatego tak daję taki przykład, więc jeżeli masz 11 lat i oglądasz, to teraz się nie denerwuj, kumplu, to wszystko jest zrobione tylko pod taki, wiecie, taki przykład, co nie? Ja tylko podaję przykład, jesteś po prostu debilem, wiesz o co chodzi, mordo, nie? Jakby, ja cię nie obrażam, nie obrażając cię, po prostu jesteś głupi. Co słaby, skoro ma tyle tych łapek w dół i tak mało łapek w górę. No i wychodzi. To tyle, po prostu, wychodzi sobie, no ja bym tak zrobił. No i tyle, nie? No i koniec, no i wychodzi. I koniec, wychodzi. No i wyszło. Faktycznie podbija wyświetlenia, ponieważ tak samo jak widzicie znowuż na tym screenie, widzicie na tym screenie, że 17 wyświetleń mi to dało w sumie, nie dość dużo. Gdzie? Gdzie na tym screenie widać, że ci dodało 17 wyświetleń? I tak samo, to jest ciekawe na YouTubie, że łapki w górę i łapki w dół także podbijają film. Dobrze, zapętlasz się, 9 minuta, ty gadasz o tym samym. Skończ. Nie tylko, że łapki w górę, nie wiem, podbijają, łapki w dół obniżają w statystykach, co nie? Nie, łapki w dół także podbijają ten film do góry, czyli... Kochani, jeżeli nie rozumiecie, ja wam wyjaśnię jeszcze raz! Łapki w górę podbijają film, ale łapki w dół też podbijają ten film! Naprawdę, takie osoby pomagają mi się wybić. Łapki w górę podbijają film, ale łapki w dół... Troszeczkę. No tylko to działa w dwie strony, tak jak już powiedziałem. No ale takie coś też istnieje. Trzecia strona medalu, ta środkowa, której kompletnie nie rozumiem, to dlaczego osobom, które tak bardzo mnie nie lubią, chce się to robić? No słuchajcie, no ja rozumiem 3 multikonta, 5 multikont, ale 16 multikont, serio? Ja rozumiem 3 konta, tam 6, ale z 16 kont mi dać łapkę w dół, czy wy serca nie macie? Przecież słuchajcie, nie wiem czy wiecie jak to działa, że dajecie łapkę w dół, ja mam te 3 multikonta, więc wiem jak to idzie, nie? Potem klikacie taki obrazek swój na prawym górnym rogu, zmieniacie konto, odświeżacie film i dajecie jeszcze jedną łapkę w dół. I to jest nudna robota, mi z 3 multikon nie chce czasami się tego robić, po prostu sobie odpuszczam takie zadanie. Gadam w ogóle o tym, jakimi debilami są osoby, które to robią, po czym mówię, że samemu czasami mi się nie chce tego robić. Brawo. W sumie zastanawiam się po co, może jestem aż tak bardzo nielubiany, pozdrawiam. Głupie śmiecie. Głupie śmiecie.
Jak widzicie, no łapki w dół, z jednej strony pomagają mi się wybić, znaczy youtuberom się wybić. Ja znowu to wyjaśniam! Ja znowu o tym gadam, czwarty raz! I bez kapy! Ja myślałem, że to już naprawdę będzie koniec, a ja ten gościu dalej o tym gada. Jeszcze raz tłumaczę, że łapki w górę i w dół pomagają mu się wybić. A z drugiej strony, no szpecą troszeczkę te statystyki, źle to wygląda dla widza, jeżeli to na to patrzy. Tak jak mówię, mnie to jakoś tam za bardzo nie boli. Nie wpływa to na nic na moim kanale tak naprawdę. Co najwyżej na to, że ktoś sobie wyjdzie. Co najwyżej, że ktoś tam sobie wyjdzie tam? Co to robi? Jakie mam te 65 wyświetleń? Wiecie, ile mam fanów? Taka jedna osoba, która sobie wychodzi, to nic w ogóle mi to nie obchodzi. Ale ktoś kiedyś powiedział ostatnio. Kurde bele, nie wiem kto to był, albo to był jakiś Mohehe, albo to był Okiem Fabiana. Taki wiecie, kanał typowo, który taki wiecie, nie? Który ciśnie ze wszystkiego. Mohehe i Okiem Fabiana. Okiem Fabiana, kanał dramowy zbanowany, z którym w ogóle, Okiem Fabiana w ogóle znałem, to jest takie ciekawe, później. Natomiast Mohehe to jest kanał, który wypowiada się na różne tematy, plus robi śmieszne filmiki. Gdzie ja ich porównuję? W którym momencie oni są podobni? To znaczy, że boję się przyznać i coś tam, cokolwiek. To się tak... Typowe na dziecko z YouTube'a, co powiedziałem, no ale dobra, nieważne. Tutaj wszystko, co mówisz, brzmi jak typowe dziecko z YouTube'a. Gościu, ty tego nie widzisz? No bynajmniej, że wiecie, że nie mam jaj, nie, że takie coś robię. Ja stwierdziłem, kurde bele, może ma trochę racji. Słuchajcie to jeszcze raz. No i on powiedział, że nie mam jaj, że takie coś robię. No i ja pomyślałem, może faktycznie nie mam tych jaj. Pijmy się jeszcze kawki, tak, wiecie, lokowanie produktu, coś takiego, nie? Jeśli masz teraz kawkę albo jakieś inne picie, drogi widzę, to już też się napić, twoje zdrowie. I to już na tyle, te niesamowite przygody w świecie osoby, która nie przejmuje się hejtem. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka, ja się z wami żegnam. Widzimy się już w środę na taernie. Nie wiem, mi się to bardzo dobrze nagrywa, nie wiem jak wam się to ogląda, ale chyba po poprzednim odcinku widziałem, że jest takim spoko, więc możemy tę serię kontynuować dalej, jest naprawdę masa filmów, w których możemy się pośmiać. Nie tylko vlogi, również gry, w których wyzywałem na przykład Rosjan, Azjatów, Chińczyków, Polaków, wszystkich. Więc generalnie jest dużo zabawy, widzimy się w kolejnych odcinkach, się z wami żegnam, spieszę się generalnie, mam teraz mały problem, bo przez ten film właśnie się spóźniam na autobus i właśnie mi odjeżdża, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Siema, siema, elo, zostawcie suba przy okazji, LBF, nie familia, familia też, dobra, Instagram, fajne fotki, zostawcie wszystko tam. Głupi śmiecie.